Dzień dobry, witam wszystkich twardzieli i ludzi z Tytanu 20 października 2023 roku spod schroniska na Polanie Chochołowskiej. Ten film miał dzisiaj nie powstać zupełnie, moi mili, ale to co się wydarzyło po drodze spowodowało, że jednak tam trochę klipów powstało. Jest o czym opowiadać, warto tą pamiątkę pozostawić na YouTubach. Chciałbym, żebyście zobaczyli i ocenili sami. Z góry przepraszam za dźwięki, bo dużo szumiało, przede wszystkim wiatru. Ale zobaczcie, jak ta przygoda Tatromaniaków drugiego dnia wyglądała. Nie wieje. Ekipa posuwa się w stronę szczytu. Jakby się rozjaśniło, byłyby ładniejsze widoczki. Zdecydowanie. 6 km naszej podróży, jesteśmy na prywatnej stronie. Jest tu Zygi Rozalski. Ekipa, dzięki. Zjedz Snickersa, bo zaczynasz gwiazdożyć. Dotarliśmy na Wodowie z całą ekipą, 2064 metry. Ale wywieje nas dzisiaj zdrowo. Tak. Wiatr wszystkie myśli nam z głowy przepłynął. Boją.
godziny idą dalej. Mamy wzniosł. Wyszliśmy ponad 2100 metrów pionowo w górę już dzisiaj. Jest i Babel. Wiatr wieje, zobaczcie z tej strony, a z tej strony jak wieje. Rewelacja. A tam gdzieś w dole do schroniska musimy dojść. Czysty wierch za nami tutaj. Idziemy ładnie już w dół, do doliny. Powoli drugi dzień. Wycieczka na Kamieniaków dobiega końca. Już widać. Może nie tak mocno jak biało. Nasze schronisko. Wycieczka już zakończona. Dotarliśmy do celu. Jest ze mną tutaj Paweł Pawłowski, zwany Zygim Rozalskim. Witam serdecznie. Zwany także Nazimem i Pawłem P. Znany jako ojciec dyrektor tej wyprawy Tatromaniaków oraz rzecznik prasowy także Tatromaniaków i całej loży szyderców. Posłuchajcie, jak podsumuje naszą dzisiejszą wycieczkę, co dzisiaj było zrobione. No cóż, rozpoczęliśmy około 9 rano. Plan był ambitny, celowaliśmy 20 km według wyliczeń znanego herbatnika Jasia. Pierwszy szczyt, na jaki się skierowaliśmy żółtym szlakiem, to Grześ. Następnie odwiedziliśmy fantastyczną górę Rakon. Tak myślimy, że fantastyczną, ponieważ wiele nie widzieliśmy. Warunki atmosferyczne, jakie były, nie pozwalały zobaczyć nic w odległości 30, 50, 100 metrów. Niestety podczas tej wędrówki i przy zniesieniu tych bardzo trudów z Rakonia zeszła pierwsza czwórka delikwentów. Niestety ludzi z tytanu poniosło dalej, ludzi z plastiku nie i musieli zejść. Próbę dalszego podejścia miała kolejna grupa dwóch zawodników i piątki, która zawsze szła na początku peletonu. Niestety kontuzja smoka doprowadziła do tego, że nasz ulubiony herbatnik Tomek musiał go ściągnąć zielonym szlakiem i spod wołowca musieli się cofnąć.
Piątka Śmiałków wystartowała dalej, zaliczyła Wołowiec, a więc to już były wysokości w okolicach 2000 i przekroczyliśmy 2000 metrów nad poziomem morza. Z Wołowca przetransportowaliśmy się, nie wiemy w jaki sposób, ponieważ naprawdę warunki były ciężkie, przetransportowaliśmy się na Kończysty Wieg. Nazwa ciekawa, bardzo obiecująca, bo na pewno po dzisiejszym wieczorze będziemy musieli wziąć prysznicę. Tak, tak. Słuchajcie, to są endorfiny, których nie można powstrzymać. Ponad 3000 metrów przewyższenia. Prawie 18,5 czy 17? 17,600 zaliczone. Ostatni szczyt, jaki zaliczyliśmy, to trzydniowiański wierch, mniej więcej 1600 nad poziomem morza. I już czerwonym szlakiem zeszliśmy właśnie do tego pięknego schroniska na Polanie Chochołowskiej, gdzie czeka nas nagroda w postaci może piwka, może jakiejś lówki. Lówki oczywiście wysokoprocentowego alkoholu, żeby nie myśleć z innymi elementami. Ja tam myślałem o wodzie źródlanej, ale każdy orze jak może. Polecamy w każdym razie Tatry. Nie tylko trzeba być tatromaniakiem, trzeba po prostu kochać przyrodę i chcieć ją oglądać z bliska i z daleka, a tak można to w Tatrach czynić. Ja tylko wspomnę, że to jest już trzecia edycja nasza z rzędu, no i wszystko wskazuje na to, że czwarta również się odbędzie już za rok, mniej więcej o tej samej porze. Na pierwszym wypadzie było 7 osób, na drugim 9, dzisiaj jest 11, więc wszystko wskazuje na to, matematyka jest nieubłagana, że na następnym tripie będzie na pewno 13 osób. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Trzymajcie się.